Kochani, ulubiona seria Was, bo chcieliście takie filmy, więc macie nieogolonego Karola. Macie instalację, której tej nie było, której nie było na kanale. Patrzcie, jak jest wysoko, ja jestem wyższy niż jest tutaj pomieszczenie. Dzisiaj znajdujemy się i będzie wywiad z klientem, więc proszę nie wyłączać odbiorników. Wywiad krótki, ale treściwy. Zobaczymy sobie, jak pompa się sprawowała, ile energii zużyła, jakie są copy, jaka jest ustawiona krzywa grzewcza. Na początek troszeczkę informacji technicznych na temat tego budynku. Została tutaj zainstalowana pompa ciepła TICAP 9 kW. Czyli pompa, która jest odpowiednia do zapotrzebowania od powiedzmy 10 do 12 kW, w szczególnych jakichś tam warunkach, powiedzmy, że troszeczkę poniżej 10 kW też można taką pompę ciepła wsadzić. Jeżeli chodzi o sam budynek, powierzchnia ogrzewana, Około 200 metrów. jeżeli chodzi odnośnie ocieplenia, które tutaj mamy. Dziesiątka styropian, cały budynek, dach, jedna część budynku ma 20 centymetrów. Czyli można powiedzieć, że takie To standardowo. ocieplenie standardowe, jakie było kiedyś na przełomie lat 2000, powiedzmy, robione, coś takiego No, coś 90. takiego, dokładnie. 2000, 2012 a było budynek w model. ogóle jest nowy, stary czy jak? 1901, jedna część domu, Widzicie, a czyli. druga 1970, także. I mam tutaj do czynienia na chwilę obecną, chociaż to będzie się zmieniać, w 100% z ogrzewaniem na grzejnikach. I grzejniki widzę po krzywej grzewczej, że troszeczkę są przewymiarowane, to znaczy, że są większe. Większe niż miałaby być, no, normalnie. Dokładnie. Więc teraz pytanie do inwestora, który jest najtrudniejszy, on tutaj nie chciał występować, ale będzie tutaj występował i się udzielał. Dlaczego w ogóle padł wybór na pompę ciepła? I wybór był chyba dość trudny, bo wstrzymywany rok czasu. Rok czasu może nawet i więcej, no to były takie dylematy chyba jak ma większość, tak? Czy gaz, czy pompa, czy ten węgiel, no co? Za węglem już Dobra, chyba nawet jest gaz zapłacić gdzieś w nic. drodze, czy nie? Jest. 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 Dlaczego pompa, a nie gaz? No, dlaczego? To wychodzi jeszcze kominiarz, problemy z kominami, dobudowa tych różnych właśnie historii. Pompa, dlatego że też zdecydowałem się na fotowoltaikę, jest to jakiś też powiedzmy Ale co, jeszcze dobry na starych pomysł. zasadach, czy na nowych Na, zasadach? niestety na nowych, ale i tak I jak to musieli. wychodzi właśnie? Bo to jest też dobre pytanie. Czy w ogóle opłaca się jeszcze robić pompę ciepła i fotowoltaikę, czy nie? Jak to wychodzi, to będziemy wiedzieć we wrześniu, bo to Ok. przyjdzie rozliczenie, ale według mnie i tak się przy Ale rozumiem, że dotacjach. już podgląd jakiś na bieżące wytwarzanie i tak dalej z Taurona był i czy nie? Powiem tak, że inwestycja i tak się zwróci pewnie w dłuższym czasie niż na starych zasadach, ale według mnie się jeszcze opłaca. Czyli dopiero w następnym odcinku z serii, Dokończymy jak Karol przyjdzie na, nie na temat, tak pierwszy, tylko jest. na drugi przegląd, to dopiero wtedy będziemy coś więcej tutaj wiedzieli. Zanim przejdziemy sobie do sterownika, bo to Was na pewno interesuje, pokażę Wam mniej więcej, jak to wygląda. A wygląda to mniej więcej tak, że już możecie krzyczeć, że nikt tutaj bez uchylania zasobnika nie sprawdzi anody. Przepraszam, ale niestety, żeby włożyć tutaj 300-litrowy zasobnik, to była jedyna możliwość, żeby go tutaj po prostu włożyć. Dostępu od góry nie ma. No i niestety podczas przeglądu nie będę Wam sprawdzał anody. O, wygląda to tak. Instalacja ogólnie była zrobiona przez klienta. Klient się tutaj pytał, czy dobrze zrobię, czy niedobrze. Generalnie jest, działa, nie cieknie i nie ciekło na samym początku, więc Adrianek był zadowolony. Czego chcieć więcej? Z czego jest instalacja wykonana? Z jakich rur? Mieć. Z miedzi. No i potem ocieplona, widzę, że została kauczukiem syntetycznym, tylko że widzę, że było przecinane, tak? Tak, Dlatego taka ilość opasek. dokładnie. Jeżeli komuś nie przeszkadza taka ilość opasek, jest zajebiście. Tak, jeżeli chodzi o instalację chłodniczą, mamy ją tutaj, za ścianą mamy agregat, więc długość, powiedzmy, łączna rurek to będzie gdzieś około 3 metrów. Totalne minimum, tutaj macie rozdzielkę. Zasilanie grzałki, zasilanie obwodu pierwszego, drugiego. Oczywiście ciągniemy to wszystko do jednostki wewnętrznej w przypadku splita. Mamy tutaj układ z buforem na powrocie plus zawór różnicy ciśnień, który jest wrzucony tutaj. I tutaj macie taki piękny opisany rozdzielacz na grzejniki, który jest ile? Wszystkich grzejników? Wszystkich grzejników? O, moment, 3, 6, 15. 15.
Tutaj mamy dodatkowe naczynie przeponowe, bo chyba tutaj przekraczaliśmy ilość wody w instalacji, czyli ponad 265 litrów. I co Wam mogę powiedzieć, sprawdzałem w nim, oczywiście spuściłem z niego, zakręciłem tą szybkozłączkę, sprawdziłem sobie ciśnienie po stronie gazowej i niestety było tam trochę wody i jeszcze ciśnienie było. Naczynie, w naczyniu jeszcze, że tak powiem, połowa naczynia była wypełniona wodą. Ono jeszcze działa, więc go zostawiam na ten rok, ale trzeba go obserwować. Naczynie przeponowe, które jeszcze pamięta kocioł węglowy, więc ma prawo, że tak powiem, już wyzionąć ducha. Jest to naczynie workowe, które jest zaprosowane tutaj na górze, więc po pewnym czasie może wyzionąć ducha. Ale nie o to chodziło, ty macie drugie naczynie. To naczynie akurat było nowe, montowane razem ze zbiornikiem i gra i buczy. Teraz przechodzimy sobie do najważniejszego, co Was interesuje, kochaneszki, bo dzisiaj Karol niestety znowu kolejne 5 czy ileś przeglądów ma do zrobienia, czyli lecimy sobie w sprawdzanie systemu. To, co Was interesuje, to pewnie zużycie jakiejś grzałki, czy ta grzałka się załączała, czy grzałka się nie załączała. Jeszcze pytanie, ile było spalane węgla? Bo ekogroszek pewnie. Ekogroszek i tak w okolicach 5 ton. 5 ton, to powiem szczerze, i tak z przelicznika wychodzi, że powinna być tutaj większa pompa, bo powinna być to pompa tick-up chyba 12. Chyba, że skrajnie duży był ten kocioł przewymiarowany. Skrajnie duży. Bo patrząc po zużyciach, które za chwilę zobaczycie, jak najbardziej ta pompa jest odpowiednia, albo nawet śmiem twierdzić, że można by to było zastąpić teraz, nie wiem, L-ką, 9-ką, ale to trzeba było dokładnie jeszcze zobaczyć. Dobra, lecimy sobie do monitor poboru energii, albo najpierw historia błędów, popatrzcie, błędów nie ma. Jeżeli chodzi o sprężarkę, to macie tutaj to, co się pytacie, czy ilość włączeń, wyłączeń, czy już to taktowanie, czy nie. Popatrzcie, mniej więcej równa ilość godzin pracy, ilość włączeń przypada jedno włączenie na godzinę pracy, jak najbardziej jest to ok. Jeżeli chodzi o grzałkę, grzałka na co i na CW się nie załączała. I lecimy do monitorów poboru energii i lecimy po kolei. Jeden rok i tu macie całkowity pobór energii, czy to jest dużo, czy nie. Śmiem twierdzić, że mało. Jeżeli chodzi o CO, tak, w grzaniu, to macie tutaj 3600 coś, chłodzenia nie ma. I jeżeli chodzi o grzanie ciepłej wody użytkowej, stosunkowo w sumie, czy dużo, nie dużo, 1/4, czy nawet trochę więcej w stosunku do grzania. Produkcja energii, robimy to samo. I copy sropy, czyli to, co tygryski kochają najbardziej, się podniecają statystyki. Lecimy rok. Razem, 3,9, nisko. COP w trybie grzania i tutaj macie dla zbiornika. Dla zbiornika wyższy niż dla grzania centralnego ogrzewania. Nie wiem czemu tak akurat, ale generalnie ten COP w granicach powiedzmy 4 jak najbardziej akceptowany przy grzejnikach. I jeszcze zobaczmy sobie, z czym mamy tutaj do końca do czynienia. Czyli lecimy sobie do ustawień krzywej grzewczej, grzanie. I macie nastawa krzywa kompensacji. Tak ona wygląda. Jest regulowana w zakresie minus 15 plus 15. 43 i podnoszone do ilu? Do 46 było maksymalnie przy ujemnych temperaturach. Co można powiedzieć? Trzeba było potem wrócić, bo i tak było potem co? Za ciepło. 29 przy 15. Więc krzywa generalnie jest dość niska, jeżeli chodzi o grzejniki. I jeszcze kiedy następuje wyłączenie grzania, przy 18 na plusie na zewnątrz. Jest to normalne dla powiedzmy budynków takich starszych, tak? 5 stopni, bo pracujemy tu na delcie temperatur, między zasilania a powrotem jest utrzymywane 5 stopni. No i generalnie, kochani, tak mniej więcej to wygląda. Mam nadzieję, że jesteście ukontentowani, a ja lecę dalej, więc do zobaczenia w następnym filmie z przeglądu pomp ciepła. Cześć!